żyda. Bocian, znaczy się łabę, nie denerwuj się. Wjechał leszczyk. Duży taki 30 cm. A się rzucał w kurwę. Kolejny bytek? No ja, nie, dobry. Taki na żarty. Leszcz. Taka sztuczka. Coś się dzieje. A oto mieszanka do koszyka, jaką wyrzeźbiłem do dzisiejszego wędkowania. Jest to końcówka sensasa karpiowego, zanęty, wymieszana ze świeżym kasterem, kukurydza, chleb tostowy, no i jak tu widzicie, atraktor. Delikatnie podsypane. Meldują się byczki, leszcze, jak zauważyliście. Zastanawiałem się bardzo mocno, czy dzisiaj jechać w tą kratkową pogodę, bo jak wychodziłem z domu nastawieniem wędkowania, to tak po prostu lało, że stwierdziłem, że uderzam pod most. No i mamy branie. Pięknie. Ale to coś małego. Już się poddał. Już taki ładniejszy ten jest. No powiem wam, już taki złotawy jest. Ten taki złotawy, ładny. Przyzwoity jest. Piąteczka w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Lukas Fishing. Jest 18 maja, wieczorowe pory, prawie godzina 22 dochodzi, aczkolwiek na łowisko przyjechałem już o godzinie 19. Nim się rozłożyłem, rozpakowałem, zanęciłem i przyszykowałem do wędkowania, to trochę minęło. Odcinek dzisiaj jest typowo spod mostu. Dlaczego? Dlatego, że plan runął, pogoda w kratkę. Mega ulewa, mega wiatr,
co spowodowało, że nie pojechałem na tą swoją dziką miejscówkę, na której planowałem takie fajne wędkowanie. Ale dzisiejszy odcinek powinien być nad Odry, bo przez ostatnie 2 tygodnie też byłem kilka razy na Odrze, na której zaliczyłem kompletne zero. Więc postanowiłem swoją dziką odrzańską miejscówkę też pomęczyć kulami, podnęcić, by osiągnąć rezultaty i nie nagrywać wam w filmie kompletne zero. No cóż, pogoda zepchnęła mnie niestety pod ten most, który znajduje się nad rzeką Oława. No ale jest tutaj przyjemnie, bo są brania. Zapowiadało się ciężko, bo wiało, mocno padało, ale ten most jednak zrobił robotę. Taki pod 30. Tamten był tylko taki złotawy, grubszy troszeczkę. Nie wiem, która to sztuka z 7. Plus te 3 byczki. Coś tam się dzieje. To nie była dzisiaj zła decyzja, abym tutaj przyjechał. Taki awaryjny wyjazd pod most podczas deszczu. No, powiem wam, coś pociągło ładnie. Bardzo ładnie. Jakiś byczek pewnie. Sportowcy. Dał dura. No już kolejny jest. Zdążyłem przeładować koszyka, ale na tej ręce nic się nie działo. Jakiś byczek. Ta wędka dzisiaj mi nie przynosi szczęścia. Jest kolejne. Delikatnie bawił, ale to coś małego. No, wszystkie tutaj pod brzegiem, tu jest głęboko, ja nie pójdę pewnie. Kolejny taki 30. Już powiem wam powoli, tracę rachubę, która to sztuka. Później sobie policzę, jak będę film robił. Teraz ci mogę zaprezentować, jaki jesteś ładny. Nie wiem ile ma, może z 60, ale ciągnął, szarpał mocno.
Coś tam się dzieje. Co to? No co, kolejny 30, nie? Boże, jakiś pierdołek. O, miejscówka jest gotowa, jutro przywiozę sobie palety, przed chwilą sobie zanęciłem 10 kulek, jest tutaj bardzo płytko, ale po